Darmowe torby papierowe z logiem gminy są już dostępne w lokalnych sklepach. Do dyspozycji mamy 3 rozmiary toreb. Wszystko z myślą o ekologii i wyeliminowaniu plastikowych reklamówek. Torba plastikowa pewnie nie zniknie z rynku, ale chcemy włożyć ten swój mały pieniążek w to, żeby ta ekologia nabrała trochę pędu. Chcemy przekonać przede wszystkim tutaj naszych przedsiębiorców do tego, żeby stosować takie rozwiązania, dlatego też ta zachęta. Klienci nie ponoszą żadnych z tego tytułu opłat, także zachęcamy do skorzystania z tych toreb. One są całkowicie bezpłatne. Torby pilotażowo zostały przekazane właścicielom lokalnych sklepów różnych branż. W Tarnowie Opolskim torby możemy otrzymać w sklepie Deko oraz w sklepie Zdzisława Kaliciaka, w Raszowej w sklepie ABC oraz w Kątach Opolskich w sklepie Krzyś. Myślę, że to się z dużym uznaniem spotka ze strony klientów, a z naszym oczywiście jednocześnie tak samo. Świetnie, że to trafiło do sklepów, a folia, jak pan zobaczy, jest wszędobylska. Po prostu tego jest. Nie będę pokazywał kosza, który nam wczoraj wwieźli, a tam 3/4 zawartości to są worki foliowe, opakowania. Plastikowe torby zakupowe mają krótką przydatność, a długie życie. Reklamówki z plastiku znikają po 20 latach, a papierowe torby po około miesiącu. Kalkulacja jest prosta. Sklepy, które wprowadzają do obrotu te folie, to po wprowadzeniu tego muszą podatek, prawda, opłacić, a dzięki tym torbom naszych, które mamy tu papierowe, nie ma żadnych opłat z tego tytułu. I dzięki temu sklepy mogą też zaoszczędzić dzięki temu. W akcję Urzędu Gminy włączył się Tygodnik Ziemi Opolskiej oraz firma Luast. Jako zakłady wapienicze angażujemy się bardzo ochoczo w tego typu akcje. Jest to naszym jednym z nadrzędnych priorytetów, czyli dbanie o środowisko. I robimy to nie tylko na terenie naszego zakładu, inwestując w nowe technologie, ale też chcemy wychodzić do ludzi. Dzięki zaangażowaniu dzieci powstały krzykliwe hasła i ciekawe grafiki. Torby w 3 rozmiarach będą służyć mieszkańcom. Miejmy nadzieję, że akcja przyjmie się i będzie powtarzana w przyszłości.